Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na naszym kanale w piątek, czyli dnia piątego tygodnia w naszej serii porannej Dzień Mocy. Wczoraj mówiliśmy sobie trochę o tym, że nawet najsłabsza wiara ma sens. Mówiliśmy sobie w środę, zdaje się, o pokorze. Mówiliśmy o tym, że jesteśmy wpisani w zmienność, że prawda, słabość nie jest ostateczną odpowiedzią na naszą kondycję, że to nie grzech określa, kim jesteśmy, ale to, że Chrystus nas z tego grzechu wykupił, że zmartwychwstał, że powinniśmy być realistami, czyli ludźmi, którzy wszystko oceniają, że tak powiem, w kontekście Ewangelii. I teraz najważniejsze spotkanie z Chrystusem na ziemi. Oczywiście oprócz tych różnych mistycznych doświadczeń, być może niektórzy z Was mieli jakieś takie doświadczenia mistyczne, ale jest to spotkanie Chrystusa w Słowie Bożym, czyli w Słowie Boga, bo bardzo często ojcowie Kościoła mówili, że Pismo Święte to nie tyle Słowo Boże, ale Słowo Boga. Zobaczcie, Słowo Boże, a Słowo Boga brzmi już trochę inaczej. Słowo Boga, nie tylko Słowo Boże, tak opisowo, Słowo Boże, czyli Słowo jakieś, nie. Tym Słowem jest Bóg, ale spotykamy Boga żywego, prawdziwego, cieleśnie, chociaż ukrytego, w Eucharystii. Teraz ciekawa sprawa, ponieważ greckie słowo euche, od którego pochodzi właśnie ten termin Eucharystia, oznacza dziękować, składać dzięki, być wdzięcznym. A zatem, skoro to słowo oznacza właśnie dziękczynienie, no to przecież każda msza święta powinna mieć jedną intencję, dziękczynną. A wiemy, że mamy intencje różne mszy świętej, prawda? Msza święta wynagradzająca, msza święta w intencji zmarłych, msza święta też jest dziękczynna, chociaż no bardzo rzadko się to zdarza, żeby ktoś zamówił mszę świętą w intencji dziękczynnej. Raczej prośba do Pana Boga, właśnie msza święta w intencji błagalnej. Natomiast główną intencją każdej mszy świętej, czyli Eucharystii, euche z języka greckiego, dziękować, być wdzięcznym, powinno być dziękowanie. Wydaje mi się, że gdybyśmy na każdą mszę świętą chodzili z jedną intencją, dziękczynną, z pełną wdzięcznością, to Pan Bóg się tym wszystkim, co mamy w sercu, zajmie. Ktoś powie, no ale, czyli teraz mam się na mszy świętej nie modlić o zdrowie dla kogoś? Jak Pan Bóg zapomni, że mam taką troskę, żeby ta osoba była zdrowa, albo dzisiaj ktoś ma urodziny i chce prosić o Niego dla łaski, a ja pójdę w takiej intencji dziękczynnej. Pan Bóg to wszystko wie. Pan Bóg zna nasze serca. Pan Bóg zna nasze serca. My naszych serc nie znamy. To On zna nasze serca. Skoro On zna nasze serca, zna nasze intencje. Natomiast problem jest taki, że gdybyśmy chodzili na każdą mszę świętą, czyli na Eucharystię, z jedną intencją, intencją dziękczynną, intencją właśnie wdzięczności, to by oznaczało, że nasza wiara przekuła się w zawierzenie, zaufanie. To by oznaczało, że całkowicie ufamy Bogu i właśnie o to chodzi. Dlatego Eucharystia nazywa się Eucharystia, czyli euche, dziękczynienie, żebyśmy przez dziękczynienie i wdzięczność wyrażali nie tylko naszą wiarę w Boga, ale składali z wdzięcznością i z dziękczynieniem wszystkie troski, słabości, właśnie dziękczynienia, uwielbienia Bogu. Mając jedną intencję, jedno pragnienie serca, żeby Bogu za wszystko dziękować i to jeszcze w tym najważniejszym momencie, jakim jest Eucharystia. Przyjmować Eucharystię, uczestniczyć w Eucharystii, przyjmować ciało Chrystusa zawsze z dziękczynieniem, z wdzięcznością. To jest, myślę, że najwyższy poziom duchowości, czyli wiary, która przekuta została na całkowite, absolutne, że tak powiem, totalne zaufanie, zawierzenie Bogu. Zawierzyć, czyli pójść za wiarą, a wiara prowadzi nas, bo wiara jest drogą. Chrystus jest drogą, ale wiara nie jest celem. Wiara nas prowadzi ku Chrystusowi, żebyśmy tak bardzo pragnęli Boga, abyśmy całkowicie oczyścili się, chociaż to słowo się tutaj też nie pasuje, abyśmy po prostu przez miłość otworzyli sobie już na ziemi żyjąc drogę do nieba, czy też po prostu bramy nieba. Wszystkiego błogosławionego Wam życzę. Dziękuję, że razem zmierzamy do nieba i do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże.